Witam, mam na imię Alicja i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu w ramach korepetycji online. Gdy macie do opracowania jakieś zadanie, projekt, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, w tym momencie potrzebujecie ze statystyki oczywiście em, dane statystyczne. Dane statystyczne mogą być zapisane w postaci szeregu czasowego lub y, szeregu danych przekrojowych. Co to faktycznie oznacza? Najlepiej to pokazać na przykładzie, gdy wejdziemy na e, bank danych lokalnych, czyli to jest jakby baza danych statystycznych głównego urzędu statystycznego i wejdziemy na przykład na dane według dziedzin i wejdziemy w pierwszą e, możliwą tutaj kategorię, jaką są ceny i wybierzemy na przykład tak jak tu widzicie, wyroby zbożowe e, i klikniemy po zaznaczeniu tej kategorii e, dalej. OK, muszę przesunąć stronę, zrobimy dalej. Yy, I teraz tak domyślnie. <coughs> Przepraszam, zaznaczone jest tylko rok 2016 i teraz jeżeli wciśnę klawisz Shift i przejadę na dół, to mam możliwość zaznaczenia danych dotyczących aż 18 lat, co tutaj jest jasno zapisane. I jeżeli wybierzemy sobie na przykład cechę, którą chcemy zbadać, czyli cenę chleba mieszanego zwykłego w cenie za 1 kg, jeżeli teraz kliknę dalej, otrzymam 6 Szereg czasowy e, i zarazem przekrojowy, e, więc teraz tak. Jeżeli na przykład chcę zbadać te ceny w, w Polsce, to mam ceny zapisane w kolejnych latach. Ta tutaj, e, pierwsza na przykład linijka, to jest szereg danych czasowych. Czasowych, bo przyjmują wartości różne w czasie, a dotyczą jednej cechy. Jeżeli w tym momencie chcemy zbadać poziom cen chleba, przykładowej cechy, w 2000 roku, to muszę w tym momencie brać pod uwagę, że to są dane przekrojowe. A więc w tym momencie badam ten jeden zakres czasowy, czyli jeden rok, nie ile lat, ale jeden konkretny rok w zbiorowości. Tutaj akurat byśmy powiedzieli na początek województw, 16 województw, jakie mamy w Polsce. Oczywiście, że można zastosować podział tylko na regiony. Mamy region, tak jak tu sugeruje nam e, GUS, e, region centralny, południowy, wschodni, północno-zachodni. Więc czy my zbadamy skumulowane e, te, powiedzmy, nasze województwa, czy w postaci regionów, czy pojedyncze 16 województw, mam możliwość wyjęcia danych przekrojonych, Czyli przekroimy jeden konkretny rok i badamy całą naszą zbiorowość 16 województw. Jeżeli w tym momencie chcemy na przykład zbadać, e, jak się mają nasze wyniki cen chleba mieszanego, ale zarówno w zakresie analizowanych 18 osiem, lat, czyli od 2000 faktycznie roku, aha, dane mamy do 2015, czyli od 2000 do 2015 mamy 16 lat, a więc e, jeżeli chcemy zbadać ceny chleba w zakresie 16 lat e, i e, z podziałem na województwa, te dane, które tutaj mamy zapisane w tabeli, są to dane panelowe, bo one nie tylko mają po, mm, jakby rozpiskę przekrojową według e, tutaj u nas województw, ale też mają rozpiskę według e, szeregu czasowego, czyli tego, jak się te wartości zmieniały w poszczególnych województwach e, w w analizowanym okresie czasu, a więc powtarzając, dany szereg czasowy to jest jedna, jedna cecha w jednym, e, dotycząca jednej, jednego elementu zbiorowości, ale w pewnym okresie czasu. Jeżeli chcemy dane przekrojowe, to musimy zamknąć jeden konkretny rok i zbadać naszą zbiorowość, przykładowo 16 e, województw, które tworzą nam populację generalną. A jeżeli mamy zebrać dane panelowe, to takie dane, które dotyczą e, pewnej zbiorowości, Pewnym okresie czasu, czyli cała nasza tabela. Pozdrawiam i jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować w sprawie swoich zadań, jak najbardziej możecie, zapraszam Was na www.zadaniaprojekty.pl